Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Diego w kolejnym, być może ostatnim odcinku Penumbry Czarnej Plagi. Wszystko się już okaże właśnie w tym epizodzie. Czy pozbędziemy się Clarensa? Czy wszystko dobrze się skończy? Czy nie dotknę tego? Dotknę to. Ludzka logika. Napisane jest nie dotykać, to oczywiście to dotknę. Lub... Wymagane substancje chemiczne znajdują się w mieszarce. Ty nie pozwolisz żyć, pani doktor, więc się pierdziel. Robisz tego, nie starczy ci odwagi. No dalej, spróbuj tylko, jesteś tchórzem, dwunożnym dziwadłem, które dopiero co wypełzło z bagna. Nie masz jaj! Kiss my ass and have a nice day. A widzisz? Wiedziałem, że tego nie zrobisz, a to oznacza, że od tej chwili za sterami zasiadam ja, cała naprzód! Ha, cała naprzód. Screw you. And you. And you. And you. Albo tak. Nie, nie. Pyk, 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 pyk. O. Cała naprzód. Plup, 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 plup. Plup, 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 plup. I don't hear the voices. I have great plan for you. Bo ci, którzy grali, wiedzą, co się teraz stanie. Okej, okay, lecimy. Cóż za wspaniałe ciało! Jest moje, moje, moje! This body is amazing! Clarence! Clarence! Clarence mózgu, tutaj. Any problem with you? Chairs? Ha. No? Mózgu. Mózgu. Ja też się widzę, małpko. Problem z drzwiami. No. Nie miał problemu z drzwiami. God damn it. No, bro, wczytuj. Jest tylko herbata. Dla wspólnoty spalicie jednostkę, która myśli inaczej, mózg. Wypuścisz mnie? Przytrącisz mi kark? Bo mi to już jedno powoli. Czy to sen? Czy to mapa do jumpingu? Dlatego jest taki pusty i pochrzaniony? To wszystko wyjaśnia. I dobrze. Każda jednostka dąży własnym celom.
Nie możemy się zjednoczyć? Możemy. Pod każdym głupim powodem. Na przykład religijnym. Spójrzmy na przykład na Warhammera. 40 trylionów wrzeszczących fanatyków nie może się mylić. O, hej. U, moja babka tak 2 dni przed śmiercią kaszlała. Masz cegłę. Myślę, że hej, dostałem w głowę. Pręt? Ja? Chcesz? Godosz, mosz. Czemu mojego pręta? Aha. Dobra, zostań tam. Zaraz wracam. Poczekaj, przycisnę się do ciebie. Ebre. Jestem twoim muzykiem. Powodzenia. Dziękuję. A, mam cię. Mam cię, zjem cię. Many thanks, human. We are the human, we are one. Wczytywanie, proszę czekać. Ta zagadka, jak dla mnie, jest głupia w cholerę. Banalna, ale głupia w cholerę. Więc mamy tutaj takiego oto Turngaita. On teoretycznie jest niby naszym przyjacielem, bo chce nam po prostu skopać dupę, jak widzicie zresztą, au. Prawda, gałganie? Więc dlatego my musimy uciec przed naszym kolegą, pociągnąć wajchę, ciąg za wajchę, krąg i poczekać, aż ten wysoce rozwinięty gatunek, jakim są Turngaity, czyli jeden mózg roju, jak cywilizowany sposób otwiera drzwi. Bardzo rozwinięta psia jego macierasa. To jest, kurwa, przyszłość otwierania drzwi. Tak to robi inteligentna rasa. Robiliśmy to źle przez tysiące lat. O, hej, kolego. Teraz szedł mi pewnie... znowu palnąć w pysk. Wysoce rozwinięta rasa. Prawda? Jeśli chcesz podziękować, po prostu mnie stąd wypuść. Miał przetrąć mi kark, żeby to skończyć. Czuję się tak bardzo obecny, tak bardzo świadomy, jakbym czuł się... Przełącznik naciskowy. Łóż, 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 łóż. Moim planem jest to zgliczować i po prostu przejść to. I did well! But I'm not good enough. Ta zagadka też jest just stupid. Powiem tak. Już wolę szukać... keycardów w Duke Nukemie. Drzwi znów się otworzyły. Jakby część mnie umarła. Pogadam, że ten biedak ruch mi pułapkę, ratując mi w ten sposób życie. Pałka da się popsuta, więc... powinienem przejść bez większych problemów. Obym zdołał stawić czoło zadaniom, które mnie tu czekają. Big X.
Tu już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Nie pamiętam jak dokładnie, na czym dokładnie polegała ta zagadka. Ale z tego co pamiętam, trzeba było dać się po prostu, powiem wprost i bez ogródek, zabić. Zagiebać, cokolwiek. Mówcie co chcecie. Poświęcić się za miejsce tego patafiana. Tak, wiem, ma to sens jak 150, ale... Przepraszam, chcę przenieść skrzynkę, a twoja głowa mi w tym przeszkadza. Hop, hop. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Czy teraz jak to zabiorę, czy te drzwi zostaną w miejscu? O, tak. A, to już mam plan, już wiem co tu zrobić. I have a great idea. No, to jest czasówka, okej. Okay. Może pewnie więcej ode mnie. Tak, wiem, że pewnie waży więcej od ciebie, ale... Co ty tam wiesz o życiu? Co ty wiesz o węglu? Co ty wiesz o kamieniach? Nic nie wiesz. For the greater good, of course. Tylko to oni byli hipisami. Daj się bić w mordę, nie bij innych. Pomimo, że... Wpuścił ci w pierdol, on chce ci pomóc. Logika... Turngajta, no. Dla wyższego dobra. Mózg roju. Też wolę zachowanie zergów. Przenione, no. Są milsze. No, bierzmy to. Hop, hop. Szybciej! Quick, no time to explain. Okej. Tam ktoś siedzi, a my wbiegamy w pułapkę. I pójdę. Co się stało? Wciąż tu jestem. Tak, wciąż tu jestem. To ja, martwy. Poświęciłem życie, żeby mógł żyć inny człowiek. Poświęciłem życie, żebym ja mógł żyć. You're stupid, game. You're stupid. Co ze mnie? No, myślę, że też mi pogilgocze ogień. Bird. Bird, bird, bird. Bird is the word. To było egoistyczne i tak za mnie poświęcił życie inny człowiek, w tym przypadku kurwa ja. Sekret na dobre ciasto? Bez zakalca? Bo to jest najwyższa mądrość, jaką się po tobie spodziewam. Oh.
Sypiący z mojej wiedzy i cieszący się mą ochroną. W końcu człowiek się zmienił i musiałem uciekać. Rodzaj ludzki jest potężny, lecz trafią do wątpliwości, na które z uwagi na ograniczoną inteligencję nie potrafią odpowiedzieć. Dobrze, ja kulturalnie otwieram drzwi. Nie wierząc buta. Człowiek rozwija się i próbuje stworzyć wspólnotę. Mimo to, nie wiedzieć czemu, staje się coraz bardziej niebezpieczny. Przepełnia go coraz większy gniew, a ofiarą tego gniewu pada sam człowiek i jego świat. I wtedy mnie odkryto. Człowiek zbudował tę stację, aby mnie znaleźć i uciszyć. Wdarł się do tego miejsca z podziemia. Próbował mnie zniszczyć, więc ja, bez możliwości obrony, zmuszony byłem zaatakować. Ja nie jestem barbarzyńcą, nie jestem najeźdźcą, ale wy... Czepiasz się. Jakich mądrości? Lecz ty, człowieku, ty jesteś inny. Dowiodłeś tego. I teraz proszę cię o litość. Nie pozwól, by twój gatunek mnie unicestwił. A pewnie jesteś, że spróbuję to zrobić. Ludzie dotarli do śladem Inuitów, a ty się byś za nimi. Będą następni. Czy stracisz mnie? A może zniszczysz drogi do tego miejsca, by żaden człowiek nigdy go już nie odnalazł? Zrobisz to? Dla mnie? Nie. Napisz o tobie na Facebooku. Będzie się ktoś znajdzie, kto chciałby cię poznać. Prawda? Zabiłeś całą ekipę na stacji. Całą. Jeszcze chcesz, żebym ci pomógł. Sprawiłeś mi horror, wypuściłeś szaleńca, jakim był... Tu już zapomniałem jego imienia. Psia krew. Clarence. Przeprosiłeś mnie za Clarence'a, kazaj mi robić głupie zadania. Jasne, że ci pomogę. Uruchom email.exe. I piszemy maila do samego siebie. Nie wiem co robić, muszę myśleć. Na przykład tak. Plup. Pamiętasz coś teraz trzeba było znaleźć w szufladach? Chyba. A, zapiski. Ja myślałem o ołówku. Naprawdę muszę się stąd wydostać. Drgną. What now? What do we do? Teraz dopiero założę, że ten artefakt dziwny z biurka właśnie zniknął. Kalendarz. Na zeszły rok. Który rok mamy teraz? Nie wiem, pograjmy w Quake'a. Albo w Unreal'a. Zrobisz to dla mnie? Zapytała istota, a ja się zgodziłem. Chętnie. Obiecałem Royowi. Ha! Że skontaktuję się z kimś zaufanym i poproszę go, by zniszczył wszelkie dowody na istnienie tego miejsca. Wcześniej to samo przyrzekł uczynić mój ojciec. Ja jednak nie popełnię tego samego błędu.
co on. Znasz już prawdę na temat zdarzeń, które mnie tu przywiodły. Wiesz, jak ważne są moje słowa. Uzbrojony w tę wiedzę musisz odnaleźć w sobie odwagę, by zrobić to, czego ja uczynić nie zdołałem. Turngan miał rację. My, ludzie, jako grupa jesteśmy groźni i bezmyślni, lecz jako jednostki bywamy inteligentni. Personel tego środka próbował przejąć kontrolę nad Turngajtem, który zwrócił się do mnie z prośbą, bym go ocalił. Rui przeprowadził mnie na mnie swoje testy. Skakałem przez jego obręcz jak cyrkowa małpka, za którą mnie zresztą uważał. Ale ja nie jestem małpką. Turngan miał rację. Ani trochę nie jestem do niego podobny. Dużo bardziej przypominam Clarensa. Obiecałem, że wyślę do ciebie tę wiadomość. Obiecałem przeprosić i nie zdążyłem przeczytać, bo mam się lenia. Jeśli nam się poszczęści, gdy ta wiadomość do ciebie dotrze, będę już martwy. Jeśli los rządzi inaczej, wszyscy zginiemy. Współrzędne miejsce, gdzie znajduje się kopalnia północno-zachodnia, to na północ, 81-6-9. I na zachód, bla bla bla, zabij ich wszystkich. Time to kill everyone. Wiadomość wysłana. A, koniec. Dostaje nam tylko teraz dodatek do Penumbry. Konkretnie Rekwiem. A z czasem może się zabierzemy za Amnezję. Mroczny Obłęd. Bo za Machine for Peaks raczej nie zamierzam, bo był krapem. Znaczy, zawiódł. O, powiedzmy tak. Penumbra, czarna plaga. Gra, do której mam cholerny sentyment, ale jak sobie teraz przypomniałem kilka tych spraw z Turngajtami, no to... A, ta jego gadka, jacy to ludzie są głupi? Ludzie są głupi, powiedzmy sobie szczerze. Ale, no... Samo to jego myślenie, tak? Poświęciłeś się dla innego, żeby mógł żyć, ale z perspektywy drugiej osoby wyszło na tą negatywną i... Sumienie znowu. Kurde, on się za mnie zabił, ja powinien się za niego zabić i... Kurwa, wpadamy w błędne koło. Co jeszcze? Tak. No tak było z tamtym Turngajtem. Przyjaciel pomoże ci otworzyć drzwi, ale... Co z tego, że ten przyjaciel chce ci spuścić w pierdol, jak cię zobaczy? To trochę tak jak z... Nie wiem, przykład, ze znajomym osiłkiem na osiedlu. Jak cię zobaczy, to ci wpierdoli, ale jak zobaczy... innych na osiedlu, to im wpierdoli... Tym, którym chcieli tobie na przykład wpierdolić. Albo jak zgubiłeś klucze do klatki, w której oboje mieszkacie i się po prostu czaisz za nim, żeby zdążyć. Bo otworzył drzwi. No potem i tak dostaniesz wpierdol od niego. No... Pff. Kurwa, tak wiem... Mózg mi się stopi i gadam głupoty. No ja powiem tak, mniej więcej ja to tak widzę, te akcje z Turngajtami, te zadania od niego. A co nie zmienia faktu, że do gry mam cholerny sentyment. Statystyka. 2 godziny 47 minut. Odnalezione notatki 19 na 20, statuetki 4 na 10. Wykorzystane artefakty zapisu gry 13. Nie najgorzej, choć mogło być lepiej. Nie było 100%. Ale już trudno. I od razu, że tak powiem, in a row zrobię... Właśnie Rekwiem, żeby już Penumbra była odhaczona. A w międzyczasie możecie w komentarzach napisać, jaką grę byście powoli na przykład chcieli, żebyśmy z czasem nagrali. Jakieś małe koncepcje, propozycje. I tak dalej, i tak dalej. Jakby nie patrzeć, no nie tylko ja tworzę ten kanał. Wy poniekąd też. Propozycje, na przykład sama koncepcja z Wormsami 3D, raczej dobrze, że mi przypomnieliście w ogóle, bo miałem teraz na zamiar nagrywać co innego, a za Worms się wziąć później, ale dobrze, że napisaliście, że wiem, że o kurde, tego chcecie, no to zrobimy. Przy okazji ja też się pobawię, nagrywając to. I ten soundtrack. Dzięki wam naprawdę wszystkim za oglądanie. Jeśli wam się podobało, też dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Tak wiem, na początku teraz trochę żebram jako młody youtuber i tak dalej, bo... No. Chcę, żeby mój kanał został się trochę bardziej popularny. Idziemy w dobrym kierunku. Fajnie nam idzie.
fajnie mi się dla was nagrywa. Ja to traktuję jako hobby, naprawdę mi się to cholernie podoba i kontakt z ludźmi, wiadomo. Kurde, jeszcze raz, dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, hej.